Jeżeli spędzacie regularnie czas w internecie, to na pewno spotkaliście się już z opinią, że 2023 to jest najlepszy rok w historii gier. W ciemno można powiedzieć, że dobry, ale najlepszy? Sprawdźmy to. Podziwiam tych z was, którzy kliknęli w ten tytuł. Przecież to jest pakowanie się z własnej nieprzymuszonej woli w materiał typu: patrzcie, oto kilkadziesiąt fajnych gier. Przygotowanie tego było bardzo pracochłonne, bo musiałem przeczytać listę tytułów. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o tym roku. Dziękuję za uwagę. Zostawcie suba, lajka, płyny ustrojowe. Ja nie wiem. Musimy, proszę kontynuować. Możemy to powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Nie żebym jakoś szczególnie krytykował tego typu materiały. Z punktu widzenia odbiorcy są spoko, bo pozwalają odświeżyć i uzupełnić informacje w głowie na temat obecnej sytuacji na rynku gier. Z punktu widzenia twórcy, no nam też przecież zdarza się nagrać coś lżejszego w przygotowaniu. Ba, ja po 40-minutowej historii Larian Studios, polecam, zapragnąłem właśnie zrobić coś mniej wymagającego. Tym samym nabrałem i was, i siebie, bo pamiętacie to pytanie z tytułu? Który rok w historii gier był najlepszy? No więc ja naprawdę postaram się na to pytanie odpowiedzieć. Przy pomocy metody naukowej, czyli twardych danych, arkuszy kalkulacyjnych i odrobiny zdrowego rozsądku. Zapraszam. Barbara, ale bym sobie kupił gierkę? Marian, ale za co? Wydałeś całą wypłatę na wszystkie dodatki do The Sims 4. No bo słyszałem, że jak poderwiesz Świętego Mikołaja, to możesz... Marian, mnie to nic nie obchodzi. Zostało nam tylko 70 zł. Za co będziemy jedli do końca miesiąca? 70 zł, Barbara, to się świetnie składa. Na stronie GG Deals zobaczyłem, że gra Fort Boyard kosztuje jedyne 69,99. To najniższa cena w historii. O, Fort Boyard to ten program, w którym Mariusz Pudzianowski użył baby jako wiadra. A skąd wiesz, że najniższa? Dzięki GG Deals. Jest to serwis pokazujący aktualne ceny gier na całym świecie, głównie PC-towe. I na przykład możesz sobie ustawić, żeby cię powiadomiło, jak gra, którą chcesz kupić, będzie na przecenie. I pokazuje ci, jak zmieniały się ceny konkretnych gier, no i właśnie, że cena danej gry jest najniższa w historii. I pewnie w jakiejś kluczykarni za takie pieniądze? A skąd, Barbara, w GG Deals można sobie wyłączyć wyniki z kluczykarni? Kurczę, Marian, ty to jesteś! To ja idę kupić. Marian, nie czujesz się czasem, jakbyś grał w reklamie? Czekaj, zaraz pogadamy, bo kupuję. Nie ma Pudziana? W materiale pod wymownym tytułem Która konsola miała lepszy zestaw gier na premierę? Wykorzystałem wspomniane arkusze kalkulacyjne, których szczerze nienawidzę, do ustalenia, która konsola zaliczyła najlepszy start. Raz, dwa i pora na CS-a. Tym razem zainspirowały mnie dwie rzeczy. Po pierwsze, tego typu kolaże okładek, na które mogliście trafić, bo co chwilę komuś się nudzi i postanawia taki wyprodukować. Patrzcie na te wszystkie świetne gry, które ukazały się w 2004. Wow, rok 2007 w grach wideo był niesamowity. Od dawna zastanawiało mnie, czy tego typu zestawienia okładek da się zrobić o każdym roku, czy po prostu tak wyszło, że autor miał wtedy kilkanaście lat i na przykład jakieś fajne wakacje, więc akurat do tych gier czuję nostalgię. I dlaczego tak często przewija się tam rok 2004? Drugim źródłem inspiracji jest taka teoria, którą usłyszałem w 2017, że najlepsze lata dla gier to te z siódemkami na końcu. Nie jest to może najmocniejsza teoria na świecie, zważywszy na to, że realnie można tu brać pod uwagę tylko trzy takie daty, 97, 2007 i 2017, więc nawet jeśli się potwierdzi, to trudno mówić o jakiejś prawidłowości. No i jak to jest z tym 2023? Czy faktycznie zanosi się na najlepszy rok dla gier w historii? Spoilować nie będę, powiem tylko, znając już wyniki, że są zaskakujące. Trzeba tylko pamiętać, że nie wszystko da się tu policzyć. Na przykład naszej własnej nostalgii, ale też tego, czy gra po otrzymaniu wysokich ocen stała się klasyką, czy o niej zapomniano. Ale na szczęście przy ustalaniu, który rok był najlepszy dla gier, nie musimy się tym przejmować. Trzeba za to przyjrzeć się czemuś innemu. W zasadach ustalonych w tamtym materiale wprowadzam kilka mniejszych zmian i jedną kluczową. W zestawie startowym nowej konsoli chodziło o to, w co w pierwszym tygodniu można zagrać na nowiusieńkim sprzęcie. W przypadku oceny konkretnych lat o wiele bardziej istotne będą te absolutnie najlepsze gry, dzięki którym o tych latach pamiętamy. A więc na przykład takie tytuły, które przewijały się przez zestawienia gier roku. Dlatego tym razem ucinamy listę na średniej ocen 87. Może wam się wydawać, że to liczba z dupy, ale zaufajcie mi, że to ma sens. Jak ktoś poczuje się przez to oszukany, to piona, bo moja ulubiona gra ma na Metacriticu 86. Dokładnie oczko niżej, ale właśnie to odróżni ten materiał od setek innych. Ja nie zamierzam wciskać wam, że 2003 był najlepszy, bo ukazało się w nim kilka z mojej absolutnej topki gier. Golden Sun The Last Age, Final Fantasy Tactics Advance, Mario Kart Double Dash, Pokémon Ruby, a pamiętacie Władcę Pierścieni Powrót Króla? Dobra, już nie przedłużajmy, bo zaczynam żałować, że nie będę mówić o swoich ulubionych gierkach, ale to może innym razem. Dzisiaj mamy do wykonania robotę dla nauki. Zaczynajmy.
Dla porządku zaczynamy od 96, bo od tego roku liczenie ocen rozpoczął Metacritic, no ale zaraz jasne stanie się, że to tylko formalność. 1996 to przede wszystkim klasyk za klasykiem. Pierwsze miejsce zajmują aż 4 gry z wynikiem 94. Druga Cywilizacja, pierwszy Quake, pierwsze Diablo i 64 Super Mario. Ale na tym klasyki się oczywiście nie kończą. Tomb Raider, Resident Evil, Red Alert, no jest tego trochę. Potencjalnie ciekawszy jest 97, bo tutaj mamy chociażby GoldenEye 007, które zrewolucjonizowało strzelanie na padzie. Ale nie w Polsce, bo tutaj nikt nie miał Nintendo 64. W 97 narodził się Fallout. Ukazała się ta Castlevania, to znaczy Symphony of the Night. No i Final Fantasy 7. No właśnie, 7. Za chwilę będę pokazywać punkty, które otrzymał każdy konkretny rok, ale już teraz powiem wam, że 1997 nie był jakiś szczególny. Wydaje mi się, że z tą teorią o latach kończących się siódemkami, to jest tak, że ludzie po prostu lubią siódemki, zapadają im w pamięć czy coś. W 98 ukazała się najwyżej oceniana gra w historii, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Każdemu zaskoczonemu nasz kochany montażysta wklei fragment sprzed chwili, ale nie w Polsce, bo tutaj nikt nie miał Nintendo 64. Co poza Ocaryną? Tekken 3, kocham. Half-Life, Metal Gear Solid, Grim Fandango, jakieś szczury? No, było w co grać. 98 był ewidentnie lepszy od 97, również kiedy przejrzymy sobie gry z niższymi wynikami. Ale jeszcze lepszy był 1999. Tutaj też mamy jedną z najlepiej ocenianych gier w historii, Soul Calibur. Żywot rozpoczęły takie marki jak Tony Hawk's Pro Skater, Unreal Tournament, Siphon Filter, Planescape Torment czy szczury w samochodach? Oto punktacja tych czterech roczników. Jest w zasadzie tak jak mówiłem, 96 i 97 fajne, ale dopiero w kolejnych latach na dobre zaczęła się era PlayStation i peceta, ale widać, że ewidentnie chodzi tu o rozpęd konsoli Sony, bo z każdym kolejnym rokiem jej udział w punktacji rósł i w 1999 był już dwa razy większy niż gier pecetowych. Celowo powiedziałem era PlayStation, a nie pierwszego PlayStation, bo na to, co miało się odwalić za chwilę, sam nie byłem przygotowany. Odpowiedzmy sobie najpierw na palące pytanie. Czy 2004 był najlepszym rokiem w historii gier? Nie. Wyszło wtedy dużo dobrych gier. Counter-Strike przeszedł na Source'a, dostaliśmy Half-Life'a 2, GTA San Andreas, Burnout'a 3, Jezu, ale mam flashbacki z ogrywania dema tej gry z oficjalnego magazynu PlayStation 2. Dostaliśmy Ninja Gaiden, drugie Simsy czy World of Warcraft, a mały Dawid grał na PC-cie w Kroniki Riddicka i pomyślał sobie, kurde, lubię Vina Diesla. 2004 nie był więc złym rokiem, ale wcale nie o wiele lepszym od 2005, którym ukazał się chociażby pierwszy God of War, czwarty Resident przez wielu do dziś uważany za tego najlepszego, drugie Call of Duty, drugi Battlefield, genialny Dragon Quest 8, Tekken 5, moi drodzy, to był bardzo dobry rok. Zapytacie, Dawid, ale czemu nie idziesz po kolei? Pominąłeś 3 lata, a ja odpowiem, bo jak inaczej mam trzymać was na napięciu, kiedy w trakcie przygotowywania tego materiału okazało się, że okres od 2000 do 2002 to najlepszy okres w historii gier wideo. Tak mówi nauka. Do wyników z poprzedniego okresu dodajmy kolejny. W 2000 i 2001 liczba punktów była tak wysoka, że z niedowierzaniem po podliczeniu wszystkiego wróciłem do tych lat i zliczyłem raz jeszcze, a potem trochę zmieniłem metodologię, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie popełniłem jakichś kardynalnych błędów. No i nie. To jest po prostu absurd, ile dobrych gier wyszło w tym właśnie czasie. 2000 do 2002, dziwnym trafem, to idealnie era PlayStation 2 i Game Boy Advance, czyli dwóch konsol, które, jak wykazałem w tamtym materiale, miały najlepsze zestawy gier na premierę. No dobra, to przyjrzyjmy się tym rocznikom. 2000, same hity. Drugi Tony Hawk, drugi Baldur, Majora's Mask, Final Fantasy IX, Quake 3 Arena, pierwsze Sims, Vagrant Story, Deus Ex, Colin McRae Rally 2.0, Diablo 2, Counter-Strike, Icewind Dale. Można by tak wymieniać kilka razy dłużej, a to i tak nie byłby najlepszy rok dla gier, bo przy 2001 blednie wszystko. GTA 3, Tony Hawk's Pro Skater 3, Halo, Metal Gear Solid 2, Gran Turismo 3, Final Fantasy 10. Za dużo sequeli? No to proszę. Devil May Cry, Paper Mario, Golden Sun, Black and White, Jak and Daxter, Max Payne, Silent Hill 2. Jest dużo hitów, ale też wysoko ocenianych, nieoczywistych, kultowych klasyków, takich jak świetne Advance Wars, Conker czy jedna z tych Castlevanii, które ciągle macie na kupce wstydu, bo to ta z Game Boy Advance. 2002 był gorszy, ale niewiele. W tym roku ukazały się Warcraft 3, Metroid Prime, GTA Vice City, Splinter Cell, Morrowind. I tak sobie jedziecie po tej liście i powinno się robić coraz gorzej. A proszę, Mafia, Ratchet & Clank, kolejna z tych Castlevanii, które ciągle macie na kupce wstydu, bo to gra z Game Boy Advance. Nic dziwnego, że na wykresie w porównaniu do innych lat cały ten okres wygląda jak błąd. A co mi tam, łapcie cały wykres i pełną punktację, bo już nie wytrzymam. Tak to wygląda. Co sądzicie? Co wam się nasuwa tak na pierwszy rzut oka? Bo mnie przede wszystkim to, że poziom jest dość równy. Mimo że liczba gier wydawanych rocznie zwiększa się dramatycznie, liczba gier ocenianych najwyżej? Nie. A przyczyn jest wiele. Na przykład taka, że z roku na rok nie zwiększyła się ilość naszego czasu wolnego. Liczba gier, które jesteśmy w stanie ogarnąć w ramach danego roku. A więc gier z potencjałem na co najmniej 87 jest bez wątpienia znacznie więcej, tylko po prostu się o nich nie dowiadujemy. Ale spokojnie, to nie jest kolejny materiał o tym, że gier jest za dużo. Przyjrzyjmy się najgorszemu okresowi w nowożytnych grach wideo. No i odpowiedzmy sobie jednoznacznie na pytanie ze wstępu, co nadal nie jest tak proste, jak mogłoby się wydawać.
Wykres nie pozostawia złudzeń. Niski wynik 2021 to po prostu efekty COVID-a, ale coś musiało stać się w 2006, 2014 i 2019, że po stabilnych okresach nastąpiły ewidentne tąpnięcia. Domyślacie się co? Każdy z tych trzech roczników to zmiana generacji konsol. 2006 to schyłek ery PS2 i gdyby nie premiera Xboxa 360 i Wii pod koniec roku, to ten wynik byłby jeszcze gorszy. Co ciekawe, w porównaniu do takiego 2001, 2006 miał więcej gier dobrych, ale mniej gier bardzo dobrych i znakomitych, a to tego szukamy. 2014 był naprawdę kiepskim pierwszym rokiem PS4 i Xboxa One. Tak kiepskim, że najlepiej właściwie poradziło sobie Wii U. Mario Kart 8, moi mili. To był ewidentnie największy zastój w branży. Widać go zresztą jeszcze trochę w 2015, ale do 2018 wszystko się unormowało. Aż do kolejnego przeskoku generacji w 2019. Suche liczby mówią, że najlepszym okresem w grach wideo był czas od 2000 do 2002, ale jak to bywa, suche liczby nie mówią wszystkiego, a rzeczywistość jest zbyt skomplikowana, żeby odpowiedź na pytanie o ten rok w grach skomplikowana nie była. 2023 idzie naprawdę nieźle. W chwili, kiedy to nagrywam, wynik utrzymuje się już niemal na poziomie całego 2022, a za nami dopiero 2/3 roku. Intensywne 2/3. Wiem, że miałem o tym już nie marudzić, ale gier jest naprawdę zbyt wiele. A przed nami jeszcze kilka premier z potencjałem na metakrytykowe 87 lub wyżej. To, jak wysoko ostatecznie skończy na tym wykresie 2023, zależeć będzie właśnie od tego, czy takie Super Mario Bros. Wonder okaże się zaledwie dobre, czy jednak świetne. Od tego, czy Spider-Man 2 nie będzie cierpieć na typowe choroby sequeli. I niestety nie od tego, czy Stalker 2 ukaże się w tym roku, bo już wiemy, że nie. Ale spoko, niech gotują. A co gdyby zignorować na chwilę tę przerażającą prawdę, że gier wybitnych jest tak naprawdę o wiele więcej, tylko nawet nie udaje im się przebić do naszej świadomości. Sprawdziłem, co jeszcze musiałoby się wydarzyć, żeby według dostępnych nam danych 2023 stał się najlepszym rokiem w historii gier wideo. I niestety nie wydaje się to możliwe. 2001 był jakimś błędem w Matrixie. Żeby temu dorównać, do końca roku musiałoby się ukazać jeszcze jakieś 30 bardzo dobrych gier. I ja wiem, że końcówka roku to wyścig o tytuł gry roku i na pewno jakieś bomby zostaną jeszcze odpalone, ale po prostu tego nie widzę, przykro mi. A tak naprawdę to wcale nie jest mi przykro, bo jeśli już się upierać przy opisywaniu rzeczywistości matematyką, to 2023 jest tak dobry jak wszystkie poprzednie lata razem wzięte. Wiecie, że możecie dzisiaj ogrywać rzeczy z 2006, nikt tego nie sprawdza. Możecie na przykład zagrać w serię Blackwell, do czego zachęcam. Do zobaczenia.